poszukiwaniu wyjątkowych miejsc odwiedzamy najstarsze rejony Puszczy Noteckiej. Świat idzie do przodu, żarty się skończyły. A tu prawdziwa wiosna. Najkrócej mówiąc, trzeba się tu wybrać, trzeba się ruszyć i przyjechać. Bierzemy się do roboty i idziemy do przodu. Idziemy, idziemy, aż tu nagle zatrzymamy się na chwilę. Trzeba wiedzieć, w jakim kierunku iść. Teren tu jest bogaty w miejsca historyczne. A my potrzebujemy powietrza, oddechu. To jest nasz czas. I mamy plan. Odszukamy zakład górniczy, kopalnię, przedsiębiorstwo kopalń węgla brunatnego Hochbergów. Kopalnia została zalana i zniszczona tuż po wojnie. Sprawa robi się tajemnicza. Nie wygląda to dobrze. Ciężko ustalić fakty. Widać, to jest bardzo stare. Niesamowity widok. Nie wiem, ile jest poziomów wydobywczych. Prawdziwa atrakcja turystyczna. Fascynujące miejsce. Wejście w ciemność. Stromo, ciasno i niebezpiecznie. Od lat tu nie wydobywa się węgla. Warunki, w jakich wydobywano węgiel, ciężka praca górników, proza życia, trud pracy w kopalni z XIX wieku. Kopalnie pochłania przyroda. Całkiem fajne widoki. Najgłębsza kopalnia na świecie znajduje się w Afryce. 3,5 km pod ziemią. W Polsce prawie 1,5 km. Nie tracimy zapału i odwiedzamy ciekawe miejsca. Wędrówka po zjawiskowo pięknym, niebezpiecznym miejscu. Nie wszystko zostało jeszcze odkryte. Jest jeszcze wiele zagadek. I tak się rozpoczyna nasza przygoda. Witam wszystkich pasjonatów przygód, którzy nie tracą czasu na głupoty. Jesteśmy najlepsi na świecie. Nie odpływamy, a stąpamy po twardym gruncie. Trzeba być autentycznie sobą. Cały czas w trasie. Nie widziałem dokumentacji zdjęciowej. Nie widziałem żadnych planów ani zdjęć. Musimy polegać na tym, co sami zobaczymy i ustalimy. Wejście do podziemi. Wejście do szybu. Ówczesnego czasu. Bardzo bogata kopalnia. Jakie tajemnice skrywają sztolnie? Złoto nazistów? Bursztynową komnatę? Dzieła sztuki?
To mnie nie dotyka. Kopalnie powoli, jak widać. Pochłaniają śmieci i przyroda. Ta wycieczka przyniosła oczekiwane efekty. Na samotność nie możemy się uskarżać. Trzeba cieszyć się widokiem. Teraz nowe zadania, nowe warunki. Oto historia. Po to tu jestem. Nie wymaga to ode mnie żadnego wysiłku. Tym razem nie przyjechaliśmy podziwiać widoków. Mówiąc językiem archeologicznym, pomówmy o konkretach. Choć zabrzmi to jak hałaśliwe pustosłowie, to prawdziwa historia. Ci, co to budowali i z tego korzystali, statystycznie już nie istnieją. Wchodzę w waszą świadomość. Oni już nie żyją. Nie ma po tych ludziach praktycznie śladu. I to koniec naszego dzisiejszego spotkania. Oto historia. Najkrócej mówiąc, trzeba się tu wybrać, trzeba się ruszyć i przyjechać. Teraz wyjście z ciemności. Stromo, ciasno i bardzo niebezpiecznie. Od lat tu nie wydobywa się węgla. Warunki, w jakich wydobywano węgiel, ciężka praca górników, proza ich życia. Dziękuję. Teraz muszę się stąd ewakuować.